Możecie mi powiedzieć, co tu się odwala? Dlaczego ten cały domek jest zamieniony w ten netherrack? Czemu tu jest tyle tego netherracka? I mam taką tabliczkę, patrzcie na to. Siema, zamieszkam w twoim domu ok. Mam wrażenie, że ktoś sobie tutaj robi jakieś jaja. Żarty sobie stroi kompletnie, ponieważ po pierwsze, nie wiem kto to jest, ale jak sami widzicie, rozwala mi mój dom. Gdzie są moje szyby? Gdzie są moje... Moje wszystkie przedmioty w sumie są tak naprawdę tutaj. No nie no, jednego łóżka nie ma. Tu coś w ogóle jest, co tam jest? Widzowie, o co w tym wszystkim chodzi? I kto to może być? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że ktoś chce się tutaj na siłę wprowadzić do mojego domu. Wiecie, co mi się wydaje? Wiecie, kto to może być? Mi się wydaje, że to jest paliąka. Dlaczego to jest paliąka? Ponieważ ona kiedyś posiadała właśnie tą część domu. Sprzedała ją i kiedy zobaczyła, jak ładnie to wygląda, elegancko, posprzątane, co to ma być? Dobra, nie wiem, widzowie, czemu to jest taki kwadracik? Ale kiedy w każdym razie to paliąka zobaczyła, pomyślała sobie, o nie, ja chcę jednak to z powrotem. No a z powrotem, no powiem tak, ja tanio skór nie sprzedam i tego domku też nie sprzedam. Zapłaciłem za to 55 diamentów. Jeżeli paliąka faktycznie chciałaby go zdobyć z powrotem, to mogłaby się przynajmniej zapytać, nie? Ja bym jej to oddał, ale po takim czymś. Widzowie, ja nie wiem, czy ja to oddam. Ja naprawdę wątpię w to. Ja nie wiem, czy ja to mam. Ja muszę to posprzątać teraz. Przecież jak to wygląda? A patrzcie, a strona paliona wygląda idealnie. Nic nie zostało tutaj zmienione, zniszczone. Patrzcie, akwarium, które dzielimy wspólnie, także jest tutaj eleganckie, nietknięte, tylko oczywiście. Moja strona nagle jakoś została jakaś taka, jakoś podziurawiona. No nie wiem, widzowie, nie podoba mi się to strasznie. Dlatego na serwerze jest Steve oraz Yeti. Ja sobie pójdę po kolei, najpierw może do Steve'a, ponieważ wydaje mi się, że jest to sprawka paliąki. No a Steve poniekąd odpowiada za paliąkę, no bo to jest niby, niby są w związku, prawda? Więc widzowie, muszę się zapytać Steve'a, a wy w międzyczasie zostawcie łapeczkę i subskrypcję obowiązkowo na tym kanale. No a my, uwaga widzowie, lecimy, uwaga, ziup. Czy tu jest Steve? O, jest tutaj w swoim domku Steve. Panie Steve'ie, ej, co ty tu robisz? Dobra, słuchaj, jest straszna sprawa. Twoja kobieta zrobiła rzecz karygodną. To zrobiłam. Nie, to jest straszna rzecz, ale słuchaj, chodź za mną, bo tego się nie da opisać słowami, no dobra, no, ale lepiej to poleć. Nie chcę ci tego mówić, po prostu zobaczysz to. Zobaczysz to na własne oczy i mam nadzieję, że tak powiem, uspokoisz się. Nie słowa, a czyny. Nie słowa, a czyny, dokładnie, Steve, jaki dobra. Ty jesteś mądry. Skąd ty takie powiedzenia znasz? Dobra, powiedz mi, nie, zostańmy tutaj na zewnątrz. Powiedz mi, dobra. Czy coś ci tutaj nie pasuje? Jak tak patrzysz na ten domek, tak z przodu, no nie wiem, no coś, mi coś tutaj nie pasuje. Nie wiem, no co ci nie pasuje? Środka coś tam czerwonego się wyłania, no i na przykład, nie wiem, moja szyba jest zniszczona z tej strony, a zobaczmy sobie tutaj, czy tutaj nie widzisz czegoś podejrzanego, bo nie wiem, bo ja na przykład widzę, że coś tu jest zdecydowanie nie tak i serio... Dyku. Nie wiem, co to jest. To mi wygląda jak bomba. Jaka? Oj, co? Faktycznie to wygląda. To mi bardziej wygląda jak jakiś, nie wiem, nederytowy w ogóle portal, który tam w środku będzie, ale masz rację. Nie, dobra, nie kuśmy nie się. Wiadomo, ale... Wiesz, o co chodzi z paliąką? Dobra, chodź, ja chcę ci powiedzieć. A wiesz co, No co? Nawet. Może pójdziemy do Pojetiego. Pojetiego pójdziemy, a po... Bo jest na serwerze. No ale wiesz co, ja chcę najpierw z tobą to załatwić, ponieważ dobra. Wiesz co, szykuj zbroję, ale nie, szykuj zbroję, bo wiesz co, zaraz się będziemy bić, bo wiesz co, mi się wydaje, że to zrobiła wszystko paliąka. Takie mam wrażenie, a że ty odpowiadasz częściowo za swoją dziewczynę. Dokładnie, bardzo tu pisze. Siema, zamieszkam w twoim domu ok. Chociaż szczerze, paliąka tak nie pisze, więc to jest trochę podejrzane. No jest to trochę dziwne. Wiesz co mi się wydaje? Nie, Steve, wiesz co mi się wydaje? Dobra, ja to ponaprawiam, to w sumie nie jest aż takie ciężkie. W sumie ja mogę to zostawić. Czemu zostawić? Pokażę dziecięmu to, jak dobra, wygląda. To wiesz co? To nie zniszczymy tego, masz rację, nie zniszczymy tego wszystkiego, to zostawimy przynajmniej tą górę, a ja bym chciał tylko zobaczyć, co tu jest, bo to faktycznie wygląda mega podejrzanie. Ej, co to jest? Co to jest? Tablica! Czemu to pisze tabliczka? Tabliczka? Co tam pisze? Tabliczka, pa, chodź tu, co to jest za głupia tabliczka, na której pisze tabliczka? Tabliczka. Widzisz to? Ej, dobra, kto to postawił? Nie, wiesz co się powiem? Mi się to nie podoba. Ej, chodźmy tedy, nie da się z tego wyjść. Ej, nie da koniec. Się wyjść! Czekaj, biodek blokuje. Chwila, o dobra, rozwal to i pójdziemy a zaraz. Miodek, o nie, tu też jest miodek! Czekaj, o, dobra, okej, okay. jest git, rozwal to i trzeba to postawić z powrotem. Pójdźmy w takim razie do Yetiego, ale słuchaj, Steve, chodźmy. Ja ci powiem moją teorię. Dziku. Co tam, powiedz. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Co jest? Ej, czekaj, nie. Ej, co tu jest? Ej, nie sprawdziłeś tego. Co tu się stało? A ty to sprawdziłeś? Coś tu zrobił enchant.
Ej, co jest? Ej, ale dobra, to nie wygląda w sumie źle. No tutaj jest Encha na 30 poziom. No jakiś taki czerwony dywan. Dlaczego to wszystko na czerwono? Może mi ktoś powiedzieć w takim razie, kto to jest? Chwila, czy tu coś się zmieniło? To jest czerwony dywan. A czekaj, a w skrzynkach powinno wszystko być. Nie, nie, ej, dobra, to mi się mega nie podoba. Dobra, wiesz co zrobimy? Tutaj chyba nic się nie stało. Ja powiem tak. To jest w ogóle bez sensu takie coś, tak, nie wiem. Ale mega, ale czekaj, dlaczego tutaj też jest czerwony dywan? Ale to już było akurat tutaj na samym dole. Tutaj ktoś postawił w naszej bazie, czyli czekaj, ten ktoś w ogóle to rozwalił, czyli wydaje mi się, że ta osoba, czyli musimy... ktoś sprzedał nas. Czyli to musiał być Steve. Steve, powiedz mi, nie, szczerze, ty sprzedałeś za butelkę miodu paliące informacje o tym, że mamy tutaj tajną bazę. Nie, no nie, no przyznaj ty? Się, ja myślę... ale... przyznaj się, no. Ale nie wmawiaj mi kłamstwo, okay, nie, ja czyli to ja myślę, ty. Że to był Zeti. Jedź, bo on jest to na serwerze, rozumiesz? No jest na serwerze i powiem tak, ta tabliczka naprawdę brzmi jakby to był Yeti. Ale czy to faktycznie był Yeti? Ja nie mam pojęcia. Chodź, chodź, idziemy do niego. Zjadł na poziomie Zetiego. Jak myślisz? Ej, dobra, a co jeżeli to jest Yeti? Tylko czemu mi Yeti nie powiedział tego po prostu? On wystarczy, że się mnie zapyta, że siema, czy mogę dołączyć? W sumie nie, no dobra, nie pozwoliłbym mu. Nie pozwoliłbym mu zamieszkać, no bo ej, ale ja zapłaciłem za 55 i zapłaciłem to z moimi diamentami, więc jak on chce ze mną mieszkać? Tam w ogóle nawet nie ma miejsca. Ej, nie, dobra, wiem, co to jest za bunkrowanie się? Yeti! Ej, co ty tu robisz? Co to ma być? Czemu ty jesteś zamurowany, zabunkrowany na cztery spusty? Jak? Dobra, co jest? Chodź tu, ej, Yeti, jest problem. Nie, chodź tu. No, Yeti, dobra, bo zaraz się wkurzymy. Co ty robisz? Dobra, wchodzimy ci na chatę. Chodź tu. Chodź tu, Yeti, jest problem. Chodź tu. Zrobiłeś coś złego, ale teraz się ukrywasz. Dokładnie, coś zrobiłeś złego, my cię przyłapaliśmy na gorącym odcinku. Chodź, pokaż. Ale to nie jest gorący odcinek, jak ja siedzę w mojej chacie, nie? Dobra, chodź. Nieważne. Zobaczysz, bo ty nie musisz nic mówić, my już wszystko wiemy, co i jak jest. Chodź. Co ty robisz? Ej, dobra, temu Yetiemu coś się dzieje, wszystko w porządku, stary. Ja myślę... No nie wiem, bo ty tak robisz. Co? Gdzie jest mój miód? Ej, właśnie. Nie, zostawcie miodek. Ej, spokojnie, co wy robicie z tym miodem? Ogarnijcie się! Oni są nienormalni! Nie, przestań! Ale więcej ci nie dam, bo to za dużo. Ej, słuchaj, chodź tu, Yeti, mam pytanie. Możesz tu wejść na chwilę? Co to jest? Co to jest za tabliczka? I co to jest na górze za Netherrack? Czy to jest twoja sprawka? To jest ważne. Jezu, kto ci tak zniszczył chatę? No kto mi tak zniszczył chatę? Właśnie nie wiem i chciałbym się na przykład dowiedzieć, czy to był przypadkiem właśnie Steve, czy to była palionka, czy to może byłeś ty. Nie, najbardziej podejrzane szczerze, wydaje mi się, że to jest, nie, mi się wydaje, że to jest palionka, Steve. Powiedz mi, jakie ty masz zaufanie, że to nie jest twoja palionka, że to nie jest palionka, ponieważ, uwaga, dlaczego ja myślę, że to jest palionka? To jest była paliona. Tutaj kiedyś mieszkała palionka i ona teraz zazdrości mi, że przekolorowałem to na żółto i po prostu chce odzyskać ten domek, tylko mi nic nie powiedziała. Czy tobie coś z tym mówiła palionka o tym? Jest to możliwe, nie? Ale powiedz mi, Steve, czy mówiła coś palionka o tym? Że chcę przejąć nic ten domek. Nie mówiłem, nie rozmawiam. A w ogóle, a widziałeś gdzieś te 55 diamentów, które jej dałem w ogóle za ten dom, który kiedy to kupiłem? Gdzieś widziałeś te diamenty? Mówiłeś? Nigdy. No jasne, że to kupiłem za 55 diamentów. Wszystko. I Zeti. Kupiłem to od palionki, bo palionka miała tą część. Jeszcze domu jedna na sprzedaż. Sprawa, panowie. Zeti, chodź na dół. Chodź. A właśnie, to też trzeba sprawdzić. No właśnie. Zeti. Popatrz, no. Co to kurde jest? Pokaż, czekaj, chodź, okej, zaczęliśmy. Wow, i co to jest? No właśnie, jest tu postawiony enchant i jest tu także czerwony dywan i tego wcześniej nie było. Ja nie wiem, ej, w ogóle... Ale oddajcie się ode mnie, to nie moja sprawka. Jak to? Nie, ej, dobra, wiecie co? Widzowie, jeżeli to nie jest Yeti i to nie jest także Steve, ja już nie mam sił, ja mam dosyć. Dobra, kto to mógł zrobić w takim razie? Bo naprawdę, ja to niszczę, ja to wszystko niszczę po kolei. Nie żartuję, ale zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, czekaj, muszę to zniszczyć. Co chcesz zniszczyć? Aha, to chcesz zniszczyć. Czemu chcesz to zniszczyć? Weź mi pomóż, no pomóż mi. No czekaj, bo ja jestem zamurowany tutaj, chwila. Ale twoje łóżko, ja po prostu tu od dzisiaj tu mieszkam. Jak to od dzisiaj tu mieszkasz? No ej! Ej, ale się nie umawia... Co to jest? Dobra, i co tak normalnie sobie mieszkasz tutaj? Serio, to ja zrobiłem, ale bo ja chcę tu zamieszkać. Nie, Yeti. I ty tutaj nie mieszkasz, to jest zakazane, to niszczymy. Chcesz zamieszkać. Ach, że chcesz zamieszkać? A, dobra, to już są dwie inne rzeczy, okej.
Czyli, no dobra, rozumiem. Nie, szkoda, że mi nie powiedziałeś tego wcześniej, że nie mogłyśmy się jakoś dogadać, bo gdybyś mi to powiedział wcześniej, to może nie musiałbyś mi po prostu zostawiać jakiś pułapek, nie wiadomo czego. W ogóle to bym muszę. Nie były pułapki, tylko będą po prostu. To był taki prank, tak? To był taki prank. Dobra, dobra, wiesz co, Yeti? Niech ci będzie, chociaż nie wiem, czy się Palion zgodzi. A co jak się Palion nie zgodzi? Nie, nie możesz tutaj mnie. Albo wiesz co? Dzieku, nie zgadzaj się, on mi się też na chatę włamał. To jest bez sensu. Się włamał na chatę? Nie, ale wiesz co? Też mi się włamał, frajer. Nie, dobra, no, ale nie mów tak na jego, po pierwsze, Steve. Albo, jak on mówi? No, mówi brzydko, to trzeba przyznać, no, ale nie. Człowiek. Słuchajcie, po pierwsze, naprawcie to, napraw to, Yeti. To, co zniszczyłeś, to napraw, czyli głównie... Dobra, tutaj... ale chcę tu mieszkać. Co ziewasz jeszcze? Naprawiaj to w tej chwili, a ja idę na dół i naprawiam tutaj ten dywan. Najpierw masz to naprawić, to jest twój cel. Czyli tak, masz naprawić szyby i masz naprawić tam na górze tego, jak to się nazywa. Oprócz szyb tam był to ten czerwony wszystko. Ja tu usunę ten dywan. Fajnie, że nie wiem, czy tutaj postawiłeś ten enchant, ale jeżeli chodzi o enchant, to git. To nawet wygląda w porządku. Tutaj może to czerwone zostać, ale tam na górze. O, nie. Chodź tu, Yeti. Chodź tu. Mam nadzieję, że to naprawiasz. Naprawiasz to już, Yeti. Gdzie jest Steve? Steve, wiesz co? Nie, dobra, ja nie wierzę w to. Jak ja mogę osądzać Palionkę? No ale pomyśl sobie, Palionka to było według mnie najlepszy trop, że tak powiem, tu naprawione wszystko. Bo Palionka naprawione. Była możliwą opcją, no, ale idealnie, to dobra, ślicznie. Dobra, wszystko jest fajnie. Czy coś tu jeszcze zostało? Nie, dobra, chodź na dół, Yeti. Jeszcze na dół. Tutaj jeszcze jest szyba rozwalona i to chyba będzie wszystko. Tutaj jeszcze to trzeba zniszczyć. Ale dobra, wszystko oprócz tego jest okej. Okay. Słuchaj, Yeti, jest taki problem. Możemy zrobić tak, że ja ci pozwolę. Tutaj zamieszkasz, ale są dwa warunki, okej? Okay? Pierwszy warunek jest taki, że dasz mi 20 diamentów, bo podzielimy się w takim razie tym. Albo nie, albo podzielimy się tym mieszkaniem na pół. No niby tak! No mieszkasz tutaj, nie, no, więc. Ci nie dam. No jak to nie? Przecież płacisz nie, połowę nie. czynszu! Ja zapłaciłem nie, ja 20. 55, jak za darmo? Yeti, za darmo to nic nie ma w tym świecie. Ja musiałem zapłacić 55 diamentów, to czemu ty masz to dostać za darmo? No dobra, ej, szczerze, niech ci będzie, ale wiesz co, nie będziemy się tak bawić, że ty. Dobra, ej, ja się serio zgodzę. Dostawię tutaj to łóżko, nie mam oczywiście tutaj tych klap, znaczy nie mam ich wystarczająco. Nie mam w ogóle mojego drugiego łóżka. Razem nie będziemy, ale czekaj. Nie bądź taki chop do przodu, hola. Po pierwsze, ty nie możesz tutaj mieszkać na górze. Nie może Palion widzieć, że jest tu jasno niebieskie łóżko i nie może ciebie widzieć. Zrobimy to w ten sposób. Chodź. Idziemy tutaj i będziesz mógł spać w tym miejscu. Tutaj możesz mieć swoje łóżko i zróbmy to w ten sposób. To zamieszkasz ze mną razem, ale tutaj będziesz mieć, że tak powiem, swój główny pokój i tutaj będziesz spędzać większość czasu, bo ja nie mogę sobie pozwolić, jeżeli Palion się dowie. No dobra, no chyba, że się zapytam Paliona, jak się Palion zgodzi, że co by się ale stało, jakby się tutaj zam. No właśnie nie wiem, ale wiesz co, no wydaje mi się, że dwie osoby to już i tak jest dosyć dużo na takie małe mieszkanie, no to mieszkanie nie jest duże i następnym razem, Yeti, ja mam do ciebie prośbę, po prostu mnie się zapytaj, a ja naprawdę z miłą chęcią, że tak powiem, pozwolę tutaj zamieszkać. Nie ma tutaj wręcz najmniejszego problemu. Ja nie mam problemu. Jak dla mnie, to wszyscy tutaj mogą zamieszkać. No dobra, może nie wszyscy, bo tego by było za dużo. Widzowie, wyobrażacie to sobie, jakby tutaj wszyscy mieszkali dosłownie. Tutaj chyba brakuje jednej rzeczy. Czekajcie, to może zrobimy tak, żeby była dziura w podłodze. Pyk, już dziury w podłodze nie ma. No a widzowie, w każdym razie widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapeczkę i subskrypcję. No i trzymajcie się, cześć!